Dajcie. Pytanie, odpowiedzi? Dzisiaj pytanie jest takie. Czasami mam wrażenie, że gdy się modlę za kogoś, moja modlitwa przynosi odwrotny skutek, więc boję się w czyjejś intencji modlić, żeby komuś nie zaszkodzić. Ciekawe to jest pytanie, ale przypuszczam, że chodzi o taką sytuację, że modlę się dla kogoś o błogosławieństwo, on traci pracę. Modlę się za kogoś, żeby odnalazł drugą połówkę, a on właśnie się rozstał z dziewczyną, czy rozstała się z chłopakiem. I, czyli wydaje się, że jest odwrotny skutek. Wydaje się. Ale modlitwa jest wysłuchana, chociaż często tego nie widzimy, bo Bóg wysłuchuje każdej modlitwy nie na zasadzie spełnienia złota rybka, żeby się stało, tylko Bóg, naszą modlitwę wysłuchuje zbawczo, żebyś był zbawiony. Ty się modlisz za kogoś, żeby miał drugą połówkę, a Bóg dla tej osoby chce drugą połówkę, z którą będzie zbawiony, a nie straci życie. Nie jest drugą połówkę, z którą się rozwiedzie za pół roku albo za rok. Albo... I Bóg wie o tym, więc wysłuchuje modlitwy, ale czasami wydaje nam się, że to jest przeciwko nam. Ktoś się, pamiętam, Jednego mężczyznę, który się ze wspólnoty, za którego była modlitwa, bo bolała go głowa, i po tej modlitwie miał wypadek samochodowy. I w tym wszystkim no wyszedł z tego wypadku, ale jakby do tego doszło, tych bóli, jeszcze to. Ale po tym wypadku wzięli go na tomograf, rezonans, tam się robi, i po tym wszystkim okazało się, że ma krwiaka dużego. I, i, I ten wypadek ocalił jego życie. Wycięli mu, to jest zdrowy, jest wszystko w porządku. Ale no, no, no widocznie Bóg nie, nie mógł go inaczej zatrzymać, żeby poszedł się dobrze przebadać. I, i, I tak go ocalił. I on to dzisiaj tak nazywa, że mnie coś gorszego po to, żeby ocalić moje życie dla rodziny. I rodzina to też tak widzi, interpretuje. Czyli są rzeczy, które wydają nam się, że bo się spalił dom, bo straciliśmy samochód, bo wypadek, bo bo nam rękę ucięło. Nawet mogą być takie rzeczy. Bóg za każdym razem chce naszego zbawienia. I tylko w tym kierunku, żebyśmy się nawrócili. A są osoby, których się nie da inaczej zatrzymać. Mamy wolność i cały czas mówimy Bogu nie, nie, nie. Bóg coś daje, na chwilę jakiś wzrost i znowu ktoś odchodzi. w Gorsze grzechy. Pan Jezus chce naszego zbawienia. Ja wierzę, że On jest dobry. I że nie krzywdzi. Nawet jeśli spotyka mnie coś trudnego, to jest dobre dla mnie zbawczo, żeby mnie zbawić, żebym był w niebie. A tego chcę, to jest celem mojego życia, bo na Ziemi jestem pielgrzymem, a nie, że tutaj mam zbudować sobie miejsce na zawsze, bo nie będę na zawsze na Ziemi. Przy takim podejściu myślę, że będziesz się modlić. Więc odpowiadam na Twoje pytanie i zachęcam Cię do gorliwej modlitwy. Nawet jeśli widzisz zupełnie co innego, jako owoc, móc się dalej wytrwalić. Napiszcie, co uważacie. Czekam na Wasze komentarze. Dajcie kciuk w górę albo w dół, jak się nie zgadzacie o grozo. I do zobaczenia. Subskrybujcie nasz kanał.